kilka słów o sobie, ponieważ nam wypada zawsze na każdym spotkaniu się trochę przedstawić. Ja jestem z Słupszczaniny, pochodzę z Słupska, obecnie wicemistrzem nauki szkolnictwa wyższego od stycznia zeszłego roku, czyli już prawie ponad rok, 3 miesiące, 4 właściwie już zaraz będzie. I objąłem mandat poselski po zmarłej poseł Jolancie Szczepińskiej, czyli posłance naszego okręgu wyborczego. Tak jak Państwo wiecie, okręg wyborczy sięga od Słupska do Gdyni, od Gdyni po Chojnice, bardzo duży okręg wyborczy poselski. Więc od grudnia ubiegłego roku jestem posłem na Sejm RP właśnie w miejsce pani poseł Jolanty Szczepińskiej. Dzisiaj chciałem się spotkać, ponieważ no, jeździmy z trasą objazdową, nazwijmy to, też po miejscowościach, ale też ja jako nowy poseł też taki plan sobie wyznaczyłem odwiedzenia każdej większej miejscowości na Pomorzu, w okręgu wyborczym, więc jakby nie patrzeć, Wejherowo jest na czele tych dużych miast w naszym okręgu wyborczym, więc tym milej mi jest tutaj się spotkać. No ale też chciałbym powiedzieć kilka rzeczy na temat tego, co się do tej pory udało nam zrobić jako Prawo i Sprawiedliwości w Sejmie, o tych rozwiązaniach, które proponujemy w nowej piątce PiS-u. Tutaj zresztą mamy też broszurę, jakby Państwo chcieli na ten temat. No i o sytuacji bieżącej politycznej, tak? No bo ten rok będzie naprawdę ważny, bardzo ważny oczywiście. Jak są każde wybory, zazwyczaj każdy polityk mówi, że to są te najważniejsze, to powiem to, tak, to są te najważniejsze, pierwsze i drugie wybory, ale wybory do Parlamentu Europejskiego to jest jedna rzecz oczywiście, ale druga, no chyba istotniejsza, ale tych europejskich oczywiście też nie możemy lekceważyć, kwestie związane z wyborami w październiku, czy na przełomie października, listopada do Sejmu, bo to, czy wygramy wybory jesienią tego roku, będzie decydowało o tym, czy te wszystkie dobre zmiany, które wprowadziliśmy, będą kontynuowane oraz czy będziemy mogli realizować politykę państwa taką, jaką zapowiadaliśmy do tej pory. Szanowni Państwo, kilka słów może faktycznie teraz na temat nowej piątki, a później z chęcią odpowiem na pytania, bo zawsze ciekawiej jest, jak rozmawiamy, jak dyskutujemy, niż żebym ja tutaj Państwu zajmował czas głównie swoim mówieniem. Od tego jest też telewizja, aby posłuchać się polityków, a spotkania są do tego, żeby zadawać im pytania i drożyć tematy, które są interesujące dla Państwa. W związku z tym kilka słów też na temat nowej piątki PiS-u. Po pierwsze zacznijmy od tego, że my od 2015 roku, od listopada, kiedy objęliśmy rządy, staramy się prowadzić bardzo konsekwentną politykę fiskalną dotyczącą budżetu państwa. W szczególności mam tutaj na myśli kwestię uszczelnienia podatku VAT, ściągalności podatku VAT oraz innych systemów uszczelniania systemu podatkowego tak, aby, no, krótko mówiąc, budżet państwa nie był oszukiwany na to, co jest słusznie należne wynikających z ustaw. Tak jak wiemy, 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej skończyło się tym, że luka budżetowa właśnie z podatku VAT była na poziomie blisko 250 miliardów złotych. To są gigantyczne pieniądze w strukturze budżetu państwa, dlatego też dzięki temu uszczelnieniu systemu są dodatkowe środki finansowe na realizowanie polityki społecznej oraz innych celów wynikających z tych rzeczy, które zrealizowaliśmy do tej pory. Mam tu na myśli chociażby obniżenie wieku emerytalnego, wprowadzenie 500+ w tej formule od drugiego dziecka, inne programy społeczne, które realizujemy, czy chociażby kwestie inwestycji infrastrukturalnych, czy podwyżkowych w różnych sektorach. Natomiast sytuacja jest na tyle dobra i na tyle stabilna, że jesteśmy w stanie rozpocząć wdrażanie programu dalej, to znaczy zrealizować cele społeczne, które nie były zapowiadane przez nas w 2015 roku. No i chcemy to zrobić przed wyborami, tak aby nie było zarzutu, że, no, że to jest kolejny raz, gdzieś tam politycy coś obiecują, ale nie zrealizują tego. Słusznie obywatele są przyzwyczajeni do tego, że często tak było, bo faktycznie przez wiele lat to, co było obiecywane, to była jedna rzecz. Przekonujmy się w Warszawie o tym, tak, ile obietnic złożył Rafał Trzaskowski, ile ich realizuje, a ile nie realizuje, albo w ogóle jest kontra do tego, co obiecywał, chociażby w zakresie inwestycji, czy przejazdów bezpłatnych dla dzieci i tak dalej. Cała masa różnego rodzaju obietnic. My staramy się składać tylko takie obietnice, które są realne do zrealizowania. Siłą rzeczy też czasami jesteśmy krytykowani za to, że nie składamy innych obietnic, ale staramy się robić to w sposób odpowiedzialny. Tak jak Państwo wiecie, jeszcze w 2015 roku 500+ miało być czymś nierealnym. Dzisiaj 500+ na pierwsze dziecko jest już realne. Platforma Obywatelska natomiast zarzuca, że my ukraliśmy im ten pomysł. No, znaczy, to takie kuriozalne sytuacje, ale no, tak to wygląda. Znaczy, musimy sobie zdawać sobie sprawę, że pamięć generalnie jest dosyć krótka.
I wiele osób nie pamięta jeszcze, że wiek emerytalny podwyższyła Platforma Obywatelska, a że my go zmniejszyliśmy. Tak? To było dosłownie niedawno, 2-3 lata temu. Tak? W związku z tym to są takie realia świadomości społecznej. Warto o tym mówić, ponieważ to jest kwestia wiarygodności. Dzisiaj rano też zresztą byłem w radiu Koszalin z senatorem Klejną, senatorem też powiatu wejherowskiego, który zarzucał nam rozdawnictwo. Jednocześnie zapytałem się, czy pan senator zagłosuje w Senacie. Zaraz będzie ustawa o dodatkowej emeryturze 13. To oczywiście, że zagłosuje. No to niech się zdecyduje, czy to jest rozdawnictwo, czy polityka po prostu redystrybucji środków finansowych, które są w budżecie państwa. No ale to ustawiam jako po prostu przykład takiego no, zamieszania pewnego, które następuje w koalicji europejskiej, obywatelskiej, czy jak tam się nazwą w najbliższym czasie, bo to różnie też będzie wyglądało. Ale chciałem powiedzieć o tej piątce, wrócić do tego tematu. Pierwsze, tak jak wspomnieliśmy, na początku już wspomniałem, przed chwilą Sejm przyjął już ustawę dotyczącej dodatkowego świadczenia emerytalnego, które będzie wypłacone w maju. Sejm już to przyjął, w przyszłym tygodniu jest Senat, więc ta wypłata już tutaj nie jest zagrożona. Tak jak Państwo wiecie, to będzie w kwotach netto tam 880 zł dla każdego emeryta i rencisty w Polsce. To jest 9 700 000 osób, które to świadczenie otrzymają. W związku z tym to jest jedno z takich świadczeń, które uważamy za kwestię pewnej przyzwoitości, tego, aby podzielić się również z innymi osobami owocami wzrostu gospodarczego. Beneficjentem dużym były rodziny, no ale o emerytach też nie możemy zapominać. Tak samo zresztą jak o kwestiach związanych z młodymi. Stąd też kwestia wieku, kwestia obniżenia podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia. Właśnie po to, aby te osoby mogły oszczędzić chociażby na wkład własny do mieszkania. Bo to jest ten czas, w którym jest pierwsza praca, w którym zbiera się pieniądze na to, żeby mieć wkład własny na zaciągnięcie kredytu, żeby obniżyć właśnie, żeby podwyższyć takie możliwości dla młodych ludzi. Zdecydowaliśmy się również na zaproponowanie zerowego podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia, tak aby te młode osoby właśnie też wykorzystały szansę przy pierwszej pracy. Tak jak wspomniałem też na początku, my rozszerzymy od lipca program 500+ na pierwsze dziecko. Bez żadnego kryterium dochodowego, żeby było jasne, bo też pojawia się jakieś takie zamieszanie. Po prostu każda rodzina, która ma dziecko pierwsze, drugie, trzecie czy kolejne, będzie otrzymywała 500 zł dla każdego dziecka bez kryterium dochodowego. To ułatwia też administracyjnie, bo nie trzeba weryfikować dochodu, więc też szybkość wypłaty tych świadczeń będzie szybsza z punktu widzenia tego, co teraz miały osoby z pierwszym dzieckiem, które były poniżej progu dochodowego, czyli miały też to świadczenie. Teraz to będzie po prostu pewien automat. To jest duży koszt finansowy dla budżetu państwa. My sobie z tego zdajemy sprawę. Ale z drugiej strony też, szanowni państwo, jest tak, że nawet w Konstytucji, że pewne sytuacje, które są nadzwyczajne, powinny mieć nadzwyczajne programy naprawcze. Dla nas nadzwyczajną sytuacją jest to, że mamy katastrofę demograficzną. My jesteśmy państwem, które ma jeden wskaźnik wzrostu liczby mieszkańców, urodzeń, jednym z najniższych na świecie. W związku z tym odpowiedzią na to jest właśnie program m.in. 500+, w tym wypadku również dla pierwszego dziecka. Bo zdajemy sobie z tego sprawę, wcześniej budżetu państwa nie było stać na to, żeby wypłacić na pierwsze dziecko. Teraz okazuje się, że sytuacja jest lepsza finansowa niż myśleliśmy. W związku z tym ta polityka, aby zachęcić do urodzenia pierwszego dziecka, do założenia rodziny jest bardzo ważna. Tym bardziej, że właśnie zazwyczaj pierwsze dziecko jest takim najtrudniejszym życiowo dla młodych osób momentem. No bo oczywiście wcześniej dzieci nie mieli, w związku z tym też trudno ocenić koszty, przełamać się, jeżeli chodzi o właśnie podjęcie ryzyka takiego utrzymania dziecka. W związku z tym ten program też w lipcu zostanie, już ustawa zacznie obowiązywać. Tam będą składane wnioski i wypłata świadczeń będzie się odbywała stopniowo przez sierpień, wrzesień, październik. Mam nadzieję, że to będzie już sierpień, ale dajemy sobie ten czas, aby faktycznie z wyrównaniem, żeby była jasność, te świadczenia wypłacić w takim zakresie, jaki wspomniałem. Kolejna rzecz to jest generalne obniżenie podatków, jeżeli chodzi o podatek dochodowy. Obecnie podatek dochodowy, czyli podatek, który płacimy od każdej pensji, umowy dzieło, umowy zlecenia, wszelkiego rodzaju dochodów, które mamy, wynosi 18%. My go obniżymy do 17%, plus dodatkowo chcemy podwyższyć, teraz pracujemy nad konkretnymi wyliczeniami, tak zwany koszt uzyskania przychodu. To oznacza, że podstawę opodatkowania obniżamy, krótko mówiąc, płacimy mniejsze podatki. Nie jest to podwyższenie kwoty wolnej od podatku, tak jak niektórzy by sobie tego życzyli, ale efekt jest dokładnie taki sam.
Więc obniżamy podatek dochodowy z 18 do 17% oraz podwyższamy koszty uzyskania przychodu. Krótko mówiąc, podwyższamy kwotę wolną od opodatkowania poprzez właśnie podwyższenie kosztów uzyskania przychodu. To jest ukłon właśnie wobec tych osób, które są aktywne zawodowo, które prowadzą też własną działalność i właśnie, żeby również owocami tego wzrostu gospodarczego się podzielić przez obniżenie podatków. Dotyczy to każdego pracującego obywatela w kraju, który też zyska na tym rozwiązaniu. Ono zostanie wprowadzone w październiku 2019 roku, czyli teraz głosujemy, teraz liczymy właśnie kwestie związane z kosztami, z podwyższeniem kosztów uzyskania przychodu, a od października już te kwestie wejdą w życie. Siłą rzeczy każdy z nas po prostu otrzyma wyższą pensję przez to, że będzie objęty niższym opodatkowaniem.